Marcin Pałasz. Sposób na elfa. Śmiertelnie groźne rzeczy oraz bardzo poważna rozmowa. Świat ludzi bywa jednak przerażający. Nawet w mieszkaniu czasem pojawia się coś, co powoduje, że sierść podnosi się na grzbiecie, a warkot w gardle narasta sam z siebie. Jakiś czas temu, na przykład, zajrzałem do tej całej łazienki. Duży akurat stamtąd wyszedł, ale drzwi zostawił niedomknięte. No i w środku było coś strasznego. Baszta taka wielka, biała, akurat powoli się zamykała. Wtedy już nie wytrzymałem. Oszukałem ją ze wszystkich sił. Pewnie chciała zeżreć mojego dużego, tylko nie zdążyła. Niech wie, że na to nie pozwolę. Ale po wczoraj, duży był w przedpokoju. Coś tam przewracał i grzebał, więc w końcu poszedłem sprawdzić, co robi. Bo może akurat chciałbym go wyprowadzić na spacer. Ale nie. Zobaczyłem jednak coś potwornego. Dużemu na plecach siedziało coś, co uczepiło się go i chyba nie chciało puścić. A duży był dziwnie przygarbiony, jakby go bolało. No i jak mogłem tego nie oszczekać? Ty potworze, to okropieństwo, jakieś straszne, zostaw dużego! Ale niestety nie znalazło. Duży wyszedł z tym czymś na plecach z domu. Miałem nadzieję, że załatwi to gdzieś na trafniku, zrzuci z pleców, zagryzie i tak dalej. Niestety wrócił z tym, tyle że już się tak nie garbił. Może wcześniej go gryzło w kark, a po moim szczekaniu dotarło do niego, że robi źle i przestało. Na wszelki wypadek, gdy dużemu w końcu udało się tego pozbyć i zostawił to pod ścianą, oszczekałem to ponownie. Nie ruszał się i nic nie mówiło, więc chyba zrozumiało, że ma się zachowywać spokojnie. No! Młody też nie ma lekko. Jednego razu usłyszałem z jego pokoju jakieś niepokojące okrzyki. Wpadłem tam od razu i co zobaczyłem? Młody machał okropnie rękami. Do jednej z nich przyczepiło mu się coś takiego dziwnego. Wyglądało jak dwa solidne kije i coś giętkiego pomiędzy nimi. Śmigało to w powietrzu. Młody machał rozpaczliwy, usiłując się uwolnić. Ale nie dawał rady, bo to coś ciągle było uczepione jego jednej albo drugiej ręki. Nie wytrzymałem. Skoczyłem, złapałem w powietrzu, pociągnąłem i udało się. Zostało mi w pysku i było tak zaskoczone, że w ogóle nie stawiło oporu. Od razu pobiegłem z tym do przedpokoju, warcząc okrutnie, by wiedziało, że ze mną nie ma żartów. Potem młody prawie od razu przyszedł tam za mną, chyba prosił o łaskę dla tego czegoś. Było spokojne, więc wspaniałomyślnie się zgodziłem. Choć w sumie fajnie się to gryzło. Młody to zabrał i schował w szafie. Mam tylko nadzieję, że stamtąd nie wylezie i znowu nie zrobi nikomu krzywdy. A ostatnie takie jedno coś, które usiadło dużemu na głowie, w końcu wyrzuciło im przez okno. Bo zdecydowanie przesadziło. A ja już sam nie wiem, co duże i młode zrobiliby beze mnie. Kto by ich obronił przed tymi wszystkimi strasznymi rzeczami? Już nie będę nawet wspominał o tych okropnościach, które czają się na nas podczas spacerów, bo to przechodzi psie pojęcie.